Dobra. O, to jest bardzo ciekawe. Dowód ubezpieczenia z wyrysowanym planem gospodarstwa. To jest bardzo ciekawy dokument. Bo widać, jak było zabudowane gospodarstwo, gdzie stał dom, gdzie stały stodoły, gdzie był las, gdzie droga wiejska. A tutaj jest, są wymiary domów i z czego jest dach, czyli tutaj akurat słoma, z czego są ściany, czyli deski albo nie wiem, czy to jest glina, tak? I to jest nieruchomość na Amrozach, numer 55, a ubezpieczenie jest z 1924 roku. Kolejne pokwitowania podatkowe. O, kwit na 20 zł, 20 koron i 14 halerzy dla Anny Jurcen złożył podatek gruntowy. To są bardzo ciekawe dla nas informacje. Sam sejf widać, że jest domowej roboty. Można zobaczyć, jak został wykonany. Także to jest wykonane na kozakach. Odpis aktu notarialnego. Tutaj też. Odpisy aktów notarialnych. Dobra. Pokwitowania. Książeczka płatnicza podatku gruntowego i domowo-kasowego dla Wincentego Stojanowskiego na Zazulach. Książeczka udziałowa Towarzystwo Kredytowego w Złoczowie. I kasy zaliczkowej w Złoczowie. Czyli widać, że rozwój gospodarstw był w części kredytowany. Akt notarialny. Znowu Wincenty Stojanowski, syn Franciszka i Jadwigi Stojanowskiej, córki Józefa. Tak, chodzi o pożyczkę od kasy zaliczkowej w Złoczowie. I kolejny akt notarialny. Wydzielenie ciała hipotecznego. Arkusz płatniczy. Dotyczy zasiłku na utrzymanie dla uprawnionych osób z powodu powołania do wojska. Czyli Wincenty Stojanowski, Jadwiga i Anna, siostra. O, świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt. Wieprz biały, 3 miesiące. Imię i nazwisko zamieszkania, Jan Paluch. Wykazuje właściciela, nie wieprza. 31 roku zaświadczenie, świadectwo, potwierdzenie subskrypcji i uiszczenia premii, pożyczki państwowej. Kolejny akt notarialny, Wincenty Stojanowski. Jak widać, ile różnych ciekawych dokumentów można znaleźć na strychu. To jest historia jednej dużej rodziny.